Od 23 października w Puławskiej Galerii Sztuki będzie można oglądać wystawę będącą pokłosiem projektu Art Lab Cyfrowe Formy Ekspresji. Eksponowane będą prace uczestników warsztatów przeprowadzanych w ostatnich miesiącach w ramach współpracy Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika z Edukacją 3.0. Będzie zaskakująco różnorodnie i nowocześnie. Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika, Szanowni Państwo, wkracza w nową erę działalności. Realizujemy projekt Art Lab, cyfrowe formy ekspresji. W ramach tego programu w specjalnie przygotowanym multimedialnym laboratorium przeprowadziliśmy szereg kompleksowych i kreatywnych warsztatów umiejętności wybranych narzędzi cyfrowych. Wystawa, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszam, jest prezentacją tworzonych cyfrowych dzieł w nowoczesny i multimedialny sposób przez dzieci, młodzież i dorosłych. Zachęcam, Szanowni Państwo, 23 października o godzinie 17 Puławski Ośrodek Kultury, Puławska Galeria Sztuki. Będzie możliwość w czasie wernisażu wystawy, jak i w czasie jej trwania samodzielnie doświadczyć procesu tworzenia wirtualnej rzeczywistości. Serdecznie zapraszam. Wystawa prezentowana będzie krótko, bo tylko przez kilka dni od 23 do 28 października. Dlatego warto się pospieszyć i zaplanować wizytę w Puławskiej Galerii Sztuki już dziś. Będzie dostępna dla zwiedzających w godzinach od 10 do 16. Wstęp jest bezpłatny. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dębryńskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 6325. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.